Run. Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek Tepto. Dzisiaj, no, bardzo wyjątkowe korki. Czasem są te niższe pozycje, czasem są modele premium i dzisiaj, właśnie model premium. Będzie na pewno osobny filmik, w którym pokażę je wam jakoś tam w lepszym, tak jakby oświetleniu, gdzieś tam w przyrodzie. Może nawet pójdę do jakiegoś zoo, bo jest okoliczność ku temu. Buty to, jak już widzicie, półka premium. Adidas. Yy, taka wkładeczka i po wkładeczce widzicie, że nazywają się one Pure House, czyli z linii X16 yy, ten absolutnie najwyższy model, który kosztuje tam katalogowo. Co tu mamy? P PL jest po polsku. Chromowa powłoka na spodzie tych butów będzie się ścierała. Dobra. Też tu akurat nie jest chromowa, ale do tego jeszcze wrócimy yy, z linii a 16 najwyższy model. Tak to się prezentuje, Adidas X16 Plus Pure Chaos, tak one się nazywają. Oczywiście z kolekcji Viper, Pack, która wyszła we wrześniu 2016 roku, to dla osób, które oglądają gdzieś tam później. Yy, mamy bardzo fajne pudełko, które tutaj jeszcze ma na górze takie, taki uchwyt, z którym możemy sobie nieść, jest to oczywiście taki trochę bajerek. Dostajemy też wkładki, sobie tu połóżmy, mamy buciki no dalej worek jest podzielony na dwa osobne yy, takie segmenty w każdy osobno wkładamy but fajny jest worek, bo jest wykonany z takiej siatki która przepuszcza powietrze, więc możemy mokre buty po treningu sobie włożyć i będą one oddychać tutaj mamy z metką jak to się prezentuje yy, będziemy sobie obracali ten but. i w środku tu mamy taką tekturową wkładkę żeby się wszystko ładnie trzymało wyjmiemy sobie z wnętrza, żeby można było zbadać ładnie yy. Gęstość jej cholewki. Taki dosyć obszerny filmik o wrażeniach, również z zakładania Pure House, był już na naszym kanale na YouTube. To zapraszam, to oczywiście nie był z serii Tepytok, tylko taki zupełnie, zupełnie osobny filmik. Kolekcja Viperback, czyli odnosząca się swoim designem do skóry węża, konkretnie żmij, bo Viper to żmija po, po angielsku. im było tak, że od 16.1 w dół im model był tańszy, tym więcej było czarnego, a tutaj znowu w drugą stronę mamy ten najwyższy i zdecydowanie najmniej koloru czarnego, a najwięcej tego miętowego tak zwanego, tak to się tak to Adidas nazwał, czy tak też po polsku tłumaczenie brzmi. Jest to model taki, nie wiem, pozycjonowany przez producenta dla tych zawodników szybkich, chociaż też nie do końca tak to jest jak Superfly w przypadku Nike, bo to jest ten model przede wszystkim predysponowany do tego, żeby on był najpopularniejszy. Jest tak zrobiony cała seria X, no, że, że wygląda dosyć fajnie. Jest tutaj ten kołnierz, są różne bajery. X -y same w sobie. No, bardzo dobre buty zostały zaprezentowane przed Mistrzostwami Europy we Francji. Mają dopiero kilka miesięcy, sporo kolorystyk było. Ja bym powiedział, że na oko nie chce mi się liczyć. To jest jakaś tam czwarta, piąta. Można jeszcze liczyć jakieś tam limitowane edycje. Niedawno wyszła też złota, więc na pewno piąta, szósta, może nawet Design designem, już go widzieliśmy dawno temu, nawet jest taka ciekawostka, że w X16 sam sample się różnią od tej ostatecznej wersji. Natomiast dużo można powiedzieć o technicznej stronie tego buta, mianowicie to jak jest zbudowanym, do tego sobie zaraz przejdziemy, ale też do tego jak się sprawuje na boisku, no a sprawuje się bardzo dobrze i co parę lat Adidas ma takie buty, którymi... No gdzieś tam się wybija, okazuje się, że jest lepszy od Nike, ja tu nie chcę jeszcze mówić, czy jest lepszy, czy jest gorszy, bo nie testowałem, a ja tutaj wiecie, że rzetelnie muszę powiedzieć dopiero po testach, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No natomiast bardzo dobrze są opinie piłkarzy, które grają zarówno w tej wersji 16.1, jak i w tej, a różnica jest głównie wizualna, trzeba sobie powiedzieć, technicznie nie za wiele się one różnią. I tutaj przechodząc już do budowy, mamy oczywiście podeszwę, która jest taka sama w niższej wersji, natomiast w tej wersji pure, pure Chaos często jest tak, że mają taką powłokę, która czyni ją bardzo błyszczącą. Natomiast w tej kolorystyce, ja szczerze powiedziawszy, za dużo różnic nie widzę. No może ona jest taka trochę błyszcząca się świeci, natomiast mi się wydaje, że tej dodatkowej warstwy samej w sobie nie ma. Jest przeźroczysta podeszwa, która pozwala nam widzieć ten design, który jest tam na tej płytce spodniej gdzieś ulokowany, albo jest to jest to nadrukowane. Przepraszam, choroba bierze. Jest to nadrukowane na tą podeszwę? No w sumie chyba tak. I w sumie to może schodzić. Ciekawe jaki kolor mamy pod spodem w takim razie. Czy ten miętowy? Myślę, że jakby był ten miętowy to to schodzenie tych, tych elementów z podeszwy by nie było aż takie złe. Tutaj też jest no, że chromowa powłoka, tylko chromowej powłoki to tutaj nie ma. Dobrze, podeszwę mamy zewnętrzne usztywnienie pieniędzy, zachodzące całkiem wysoko. No w ogóle ładnie się prezentuje, tak? Te kołki są takie niby owalne, niby nie, każdy ma inny kształt. W zasadzie wiadomo, że kształt kołków ma przyczyniać do tego, żeby rozkładać siły działające na naszą stopę poprzez podeszwę na odpowiednie duże przestrzenie i ilość punktów, jak i oczywiście zapewnić nam stabilność na boisku. I się wydaje, że no te buty się sprawdzą. Wizualnie też bardzo dobrze wyglądają. Cholewka w większości jest wykonana. O, i tutaj możemy sobie fajnie nawiązać do tego, jak na jakiej buduje swoje buty, bo tutaj zawsze mówiłem w przypadku Adidasa, że ta skarpeta to ona jest tutaj gdzieś przyszyta, i nie mamy ją pod całą cholewką. To tak tutaj tak naprawdę mamy ją pod całą cholewką, ale tak czy inaczej są to dwie osobne warstwy i ta zewnętrzna nie jest tylko jakimś takim dodatkowym lakierem powłoką, ale osobną warstwą. Ale tak czy inaczej cholewka jest bardzo cienka, chociaż się składa z dwóch warstw. Co to? To jest ja zawsze mówię. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby uwaczać, bo wcale nie. Tylko taka szmatka, tak? Ja próbuję wam jakoś tak potocznym językiem przyrównać do materiałów, które dobrze znamy. To jest jakaś taka po prostu zwykła szmateczka. Ładnie tutaj wyprofilowana. Tutaj oczywiście mamy dodatkową piankę, która usztywnia. Myślę że wydaje, że bardzo ładnie przytula stopę, również dodatkowe gumki, które o kolejnych parę procent lepiej będą nam trzymały stopę, żeby ona tutaj się nie przesuwała. To, że język zachodzi tu tak wysoko, no, to jest wizualnie bardzo fajny element, a obcierać nic nie powinno, no, bo on tak odchodzi od stopy, prawda? Więc uwierać za dużo nie powinien. Bardzo ładnie to się wszystko rozciąga. Natomiast wszelkie rzeczy, które się dzieją tutaj, kończą się tutaj w tym miejscu. Nie wiem, czy Wy to ładnie widzicie, ale tutaj jest takie szycie, łączenie i tutaj już mamy nie tyle inny materiał, bo z zewnątrz jest on taki sam, co już trochę inną konstrukcję, bo tam wchodzi jakieś. Nie ma dodatkowego wyściełania, ale materiał, który mamy we wnętrzu, jest taki bardzo mięciutki. On jest taki dosyć gruby, ale delikatny i miękki, że ładnie tutaj będzie na naszych palcach leżał i stopę przytulą. Nie wiem, czy widzicie, bo ten design, te łuski węża trochę to utrudniają, ale również mamy tutaj takie delikatne wgłębienia. Po pierwsze mamy kropeczki, takie miniaturowe na całej powierzchni tutaj cholewki, bo również nie, tu już nie tutaj, na tej całej przedniej, aż do tego szycia mamy takie malutkie kropeczki i jeszcze mamy takie wgłębienia, takie ślady idące tutaj wzdłuż. W innych kolorystykach to widać bardzo dobrze, natomiast nie wiem, czy tutaj. Yy, mam nadzieję, że tak, pewnie tak. Yy, dodatkowe elementy mające pomóc temu, żebyśmy dobrze czuli piłkę ją prowadząc. Ja Wam powiem, że mam takie osobiste odczucie. To jest to, prawda, duży rozmiar, bo wziąłem swój akurat 48, ale znowu wydaje mi się, że pomiędzy kolorystykami jest różnica, mianowicie tutaj bardzo cienko, bardzo nisko schodzą te palce, co ja osobiście lubię, oczywiście jeśli ktoś ma paluchy no jakieś bardziej rozbudowane, grubsze, to może go tutaj to uwierać, natomiast jeśli nigdy nie mieliście takich problemów, to to jest bardzo dobre, bo łatwo sobie podejść stopą pod piłkę, łatwo ją podciąć przelobować, jak również po prostu tak włożyć sobie na stopę, bardzo fajna rzecz, no i ja już bardzo wiele razy mówiłem, że jestem zwolennikiem w ogóle linii X 16 w tej odsłonie linii X w tej odsłonie 16, 15 była taka jeszcze trochę nie do Natomiast x 16 jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym butem, a ta edycja Pure Chaos jest tak samo dobra jak x 161 1 sporo droższa, ale też no, po prostu piękna. Takie Każda kolorystyka to trochę dzieło sztuki, świetnie ten but zrobili. Warto sobie powiedzieć o wiązaniu. Kiedy pierwszy raz widzieliśmy przecieki tego buta, wydawało się, że jest on bez sznurówek, jak najbardziej sznurówki ma, jak widzicie i one są przykryte tylko tutaj tą dodatkową no taką przykryte przykrywką dodatkowa jest po prostu warstwa materiału którą mamy na tych sznurówkach co czyni tutaj gładką powierzchnię strzału nie zakłóconą sznurówkami a tak czy inaczej sznurówki są dosyć minimalistyczne, jest stosunkowo przestrzeń pomiędzy kolejnymi oczkami na sznurówki jest dosyć mała, tak żebyśmy jeszcze po włożeniu stopy byli w stanie coś tam pociągnąć i zacisnąć na stopie ja to sprawdzałem na sobie nie można zostawić jakichś takich tutaj balonów i w tej chwili włożyć stopy, bo tego nie zaciśniemy nie zwiążemy z powrotem, trzeba to tutaj w miarę sobie ładnie przyszykować, wtedy wkładać stopę i potem już zaciskać na maksa, oczywiście na tej przestrzeni tutaj krótko za krawędzią tej przestrzeni Słonki sobie będziemy mogli zacisnąć, natomiast tutaj y, nie ma jakichś luzów wielkich, więc to nie za dużo robi problemów. Wspisuje się to całkiem dobrze. Dobra, y, wielka przyjemność, że mogłem sobie obejrzeć te buty. To jest naprawdę piękny produkt przede wszystkim. No i oczywiście y, jak najbardziej uznanie za to, że jest dobry jakościowo. Wydawało się, że ten Viper Pack tak trochę przyćmi jego urodę, ale jednak nie, mimo wszystko są super. Nie wiem, co wyjdzie pierwszy, czy ten drugi filmik, w którym ja Wam pokażę jakby trochę z innego kąta i w innym klimacie, czy ten. Yy... No, szukajcie drugiego, pewnie się niedługo pojawi. Dzięki za oglądanie, jak zawsze super obsować z super korkami, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, dzięki, na razie.